Dobra. Dzień dobry, witajcie. Z tej strony Łukasz i Kasia, podróżowanie przez V. Moi drodzy, dzisiaj przychodzimy wyjątkowo do Was w czwartek, ponieważ jest bardzo ważna okazja ku temu. Nigdy jeszcze w naszej historii, jeżeli dobrze pamiętam, nie mieliśmy publikacji żadnego materiału wideo na YouTubie w czwartek, a teraz no, jest to pierwszy raz. Jakaż to jest okazja, Kasiu? Boże, cudowna jest to okazja. Wydajemy książkę, o czym wiecie, ale właśnie dzisiaj chcę Wam o tym dużo więcej powiedzieć, bo wydajemy ją z busem przez świat. Będzie to poradnik podróży samochodowych i van life'u i właśnie dzisiaj, teraz rusza przedsprzedaż. Dokładnie, więc teraz możecie sobie zamówić książkę, która jest kompendium wiedzy na temat podróży samochodowych i van life'u. Książka, która jest no niesamowicie pięknie wydana, w twardej oprawie, kolorowe zdjęcia i co jest moc najważniejsze, wiedzy. To moc wiedzy. To jest zebrane doświadczenie Karola i Oli z busem przez świat, którzy przejechali już cały świat swoimi kolorowymi busikami, byli na wszystkich kontynentach, no i zbierali przez te 10 lat doświadczenia i te wszystkie doświadczenia przelali na papier, wrzucili to po prostu do książki i tam jest, no to jest moim zdaniem Biblia podróżnika. To jest coś, co powinien mieć każdy, kto myśli o van life'ie, albo caravaningu, albo podróżowaniu samochodem, super, gdziekolwiek. Super wiedza. My także się z niej sporo nauczyliśmy, ponieważ no Ola i Karol podróżują, tak jak Łukasz wspominał, po całym świecie, także mają bardzo dużo tego doświadczenia i bardzo różne doświadczenia, także wiele ciekawych rzeczy i my się nauczyliśmy i ku naszej wielkiej radości, no my się czujemy tak naprawdę zaszczyceni, Karol i Ola zaprosili nas do współtworzenia tej książki, abyśmy się podzielili naszym doświadczeniem, które no gromadzimy od 2,5 roku, żyjąc cały czas w tym wielkim wanie. My tam pomagamy i podpowiadamy, jak przerobić busa na kampera, podpowiadamy wszystkie możliwe opcje i drogi, żeby to zrobić jak najtaniej i solidnie. To są kilka rozdziałów na temat przerabiania busów mniejszych, większych na kampery. Są schematy, są podpowiedzi, co zrobić z prądem, jakie elementy trzeba kupić, żeby no, nie przepłacić też za dużo za to, żeby to wszystko działało i spełniało swoje funkcje, także no, serdecznie i gorąco polecamy tą książkę. Teraz książka jest w przedsprzedaży, tak jak Kasia powiedziała, i od dzisiaj można ją zamawiać w naszym sklepie sklep podróżowanie.pl. Link jest pod spodem, pod filmem. Warto kupić w przedsprzedaży, ponieważ jest zniżka. Przez pierwsze dni przedsprzedaży jest 10 zł tańsza książka niż normalnie będzie w przyszłości od regularnej ceny. Oraz jest darmowy e-book, więc jeżeli ktokolwiek zamówi teraz książkę, to od razu dostanie na swojego e-maila wersję elektroniczną, będzie można już sobie ją oglądać i sprawdzać, jak ona wygląda, czytać, zapoznawać się, a później 9 grudnia, jeżeli się dobrze pamiętam, wysyłamy, jest wysyłka, bo wtedy wychodzi z drukarni. Ta książka miało to być wcześniej, miało być przed Mikołajem, ale niestety koronawirus zablokował wydawnictwo drukarni i nie mogła nam wydrukować tej książki wcześniej, ale już wiemy, że Na święta będzie. Także książka jest wydana elegancka, w twardej oprawie. Co da więcej, dziewczyny w naszym magazynie pięknie pakują, więc jeżeli ktoś chciałby zrobić komuś niespodziankę, to może zamówić już zapakowaną książkę, która będzie owinięta złotą taśmą, pięknym czerwonym tutaj papierze ozdobnym, także jest. Jesteśmy dumni. Przed trakcie trwania przedsprzedaży będzie konkurs. W konkursie będzie można wygrać tygodniowy pobyt w campervanie. Łukasz, powiesz coś więcej o konkursie? Tak, konkurs organizowany przez Busem przez Świat i Podróżowanie. Jest to konkurs dla wszystkich osób, które kupią książkę. Konkurs, powiedzmy, że fotograficzny. Wystarczy zrobić zdjęcie, kupić książkę, ten poradnik podróży samochodowej van life'u, zrobić zdjęcie, wrzucić na Instagrama, odznaczyć odpowiednim hashtagiem. No i można będzie wygrać taki pobyt, tygodniowy pobyt w kamperze. To nie będzie nasz kamper, ponieważ nasz jest w Portugalii, ale będzie można wygrać kampera od Vandalvana. Do wygrania są 3 takie tygodniowe pobyty w kamperze. Więc 3 osoby albo 3 ekipy mogą wygrać tygodniowego kamperka. Nie musicie nic za to płacić, tylko po prostu sobie jedziecie i zwiedzacie. Szczegóły tego konkursu są pod tym filmem i na naszej stronie. Tak, a my dzisiaj chcemy jeszcze tak na koniec tych wszystkich informacji powiedzieć Wam o tym, o naszych emocjach, o naszych uczuciach, ponieważ
No dla nas jest to bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowa sytuacja. Sytuacja, która bardzo nas cieszy i która, tak jak wspominałam, w pewien sposób jest dla nas takim zaszczytem, bo Busem przez Świat w naszym życiu są ekipą, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło. Tak. Bo ci, którzy nas znają, już pewnie słyszeli tą historię, ale pokrótce powtórzę jeszcze ją raz. Więc nasz van life pomysł pojawił się właśnie w ten sposób, że kiedyś Łukasz siedział w pokoju, w swoim biurze domowym w Bristolu, kiedy jeszcze mieszkaliśmy, i miał chwilę wolnego, zaczął oglądać YouTube'a i akurat właśnie wyświetlili mu się, nie, ktoś z naszych znajomych. Łysa wrzuciła na Facebooka linka do filmu tak. Busem przez Świat. Busem przez Świat wtedy właśnie przemierzali Alaskę. No i Łukasz zaczął oglądać jednego, drugiego vloga, wkręcił się bardzo w ich przygody, bo to jest w ogóle niesamowity czas tam mieli. I właśnie od jednego z ich filmików na miniaturce po prawej stronie pokazał się inny filmik. Pokazał się filmik miliardera z Dubaju, z którym Łukasz bardzo się utożsamił z tym człowiekiem, i on właśnie, cała historia jego życia kończy się właśnie w te czwórce w podróży przez Amerykę Południową. I w tym momencie Łukasz właśnie pomyślał, kurczę, może my byśmy spróbowali, bo my czuliśmy, że czas dla nas w Anglii się kończy, że nadchodzą zmiany. Myśleliśmy, że po prostu wyprowadzimy się do innego państwa, ale Łukasz wtedy stwierdził, że skoro można mieszkać w kamperze i sprawdzić wszystkie państwa Europy, to może zanim znajdziemy taki nasz prawdziwy dom, najpierw przejedziemy Europę. Bo zobaczyłem, że to się da. Zobaczyłem, że Karol i Ola i ich ekipa jeżdżą po całym świecie i są szczęśliwi, mają za co żyć, podróżują. Więc ja mówię, kurczę, skoro im się udało, no to jest dowód na to, że nam też się może udać. No więc gdyby nie Karolina, to możliwe, żebyśmy nie uwierzyli, bo wiecie, za zagranicznym ludziom to łatwo jest wierzyć, ale w różnego rodzaju są realiach, nie? Inne zarobki, a to byli Polacy, którzy no, pokazali, że można, no i my też uwierzyliśmy. I też zaczynali od takich bardzo, bardzo małych, krótkich wyjazdów. Pierwsza wyprawa Karola busem, od której wszystko się zaczęło, no to była wyprawa właśnie do chyba Gibraltaru, w każdym razie na południe Europy, którą zrobił ze swoimi kuzynami, kolegami chyba. No i jako totalni studenci, wiecie, bez kasy, na zapasach zawiezionych z Polski przejechali całą Europę i pokazali, że się da, i tak się wkręcili, że kontynuowali to dalej. Co więcej, my kiedy przygotowaliśmy się do naszej podróży, wielokrotnie korzystaliśmy z ich wiedzy, bo słuchaliśmy ich vlogów, czytaliśmy książki. Oglądaliśmy wehikuł podróżniczy, który Karol tam opowiadał dokładnie, jak co zabrać, jak spakować. Taki no, wideoporadnik podróży samochodowych, co był dla mnie niesamowicie bardzo, bardzo przydatnymi informacjami. Tak, no i nie ukrywajmy też, korzystamy z wiedzy Karola i Oli, jak tworzyć sobie życie w podróży, czyli jak można zarabiać, jak występować na przykład na jakichś tam przeglądach podróżnika czy występach podróżniczych. Także no dla nas oni są jakby no naszym bardzo wielkim oparciem. Także kiedy się z nimi spotkaliśmy w ogóle, ja byłam bardzo nieśmielona, bardzo, 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 ale no oni są cudowni. Ola jest po prostu tak świetną osobą, tak uśmiechniętą, czego nie widać we vlogach, bo Ola jest takim, no nie jest tam główną bohaterką, natomiast na żywo Ola jest po prostu takim magnesem pozytywności. To przytulanie jest. Tak. Ledwo się znaliśmy, ona się już przytulała z Łukaszem, zagadywała do nas, rzucała żartami. No Karol w tym wszystkim też jest super, bo Karol ma taki właśnie troszeczkę zna dystans. I razem tworzą taki świetny, świetny duet właśnie, przegadując się, żartując. Także no, ja byłam nimi oczarowana po prostu i mega szczęśliwa, że mieliśmy szansę się poznać. No a kiedy spotkaliśmy się drugi, trzeci raz i oni jeszcze w którymś momencie zaproponowali tą książkę, to ja byłam w ogóle szok. Wow. Bo no to pokazuje, jak niewiarygodne scenariusze pisze życie i dla mnie to jest taki przykład, że naprawdę wszystko jest możliwe. No i chyba tyle, no nie wiem, no jesteśmy tak. Mega szczęśliwi i bardzo cieszymy się na tę możliwość i cieszymy się, że wspólnie możemy dać teraz wam coś, naszą wiedzę, nasze doświadczenie. I z ręką na sercu możemy radość. Polecić tą książkę, podpisać się pod tą książką i powiedzieć, że to jest coś, coś tak niesamowitego, że kurczę, no każdy to powinien mieć, każdy to powinien przeczytać albo przeglądnąć chociażby, bo to jest taka piękna ta książka. Więc... Przy czym nie ma, jeszcze mnie bardzo to urzekło, że tam nie ma żadnej takiej napinki. To jest po prostu książka napisana przez nas prostym, zwykłym językiem, także kiedy ja czytam fragmenty, które pisał Karol, to ja mam wrażenie, że Karol siedzi obok mnie i mi to czyta po prostu dla mnie, bo no słychać w tym taki właśnie, taki luz, taką... Wiecie, nie ma, my wiemy najlepiej i róbcie tak i tak, tylko opowiadamy o naszym doświadczeniu i co będziecie chcieli, wyciągniecie dla siebie na pewno. Dziękujemy.
Dziękujemy Wam, że to wysłuchaliście. Dziękujemy Karolowi i Oli za to, że nas zaprosiliście do tego projektu. Czujemy się, tak jak Kasia powiedziała, zaszczyceni, wyróżnieni. Dla mnie to jest takie spełnienie poniekąd marzeń, no bo poznałem ludzi, którzy mnie zainspirowali do zmiany mojego życia i teraz się z nimi przyjaźnię, rozmawiam z nimi, jeszcze wydaję książkę, więc no ja już jestem gotowy. Ja już mógłbym odchodzić chyba. Nie, no żartuję. Jeszcze na koniec przypomniało mi się, za niedługo robimy wspólny webinar. Będziecie mogli się spotkać razem z nami, posłuchać właśnie naszych doświadczeń. Będziemy opowiadać my, Karol i Ola razem, no przez mniej więcej godzinny webinar. Myślę, że dłużej chyba. No, pewnie nam zejdzie dłużej, bo wszystko. 12 grudnia będzie webinar, ale tylko dla osób, które się zapiszą, ponieważ będzie to robione przez taki program, gdzie jest ograniczona liczba uczestników. Więc jeżeli ktoś chciałby wejść na takie spotkanie na żywo, na którym będziemy Busem przez świat i my, to link też jest pod spodem. Także dzisiaj po tym filmem proponuję, żeby zaglądać do tych opisów, bo tam będzie dużo informacji i linków, na które można kliknąć. Bo chyba w komentarzu też to wrzucę. Także tak. Także to tyle z naszej strony. Zapraszamy Was serdecznie na ten webinar. Będziemy opowiadać właśnie o podróżach samochodowych i najczęściej zadawanych pytaniach, najczęściej poruszonych kwestiach, które nas ktoś pyta. Także już z tego webinaru będziecie się mogli na pewno dowiedzieć czegoś ciekawego. To tyle. Dziękujemy za Waszą uwagę. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Zapraszamy do zapisywania się i do zakupywania książki. Jeśli znacie osoby, którym ta książka może się przydać, koniecznie wyślijcie do nich informacje, czy ten filmik, czy właśnie informacje o książce, bo no, będą mogli z tego skorzystać i przygotować się do swojej niezapomnianej podróży. Do widzenia w weekend. W weekend się widzimy normalnie na vlogu.